prowadzę, ja nie mogę rozmawiać. Gruża z główny. Ojej, a gdzie jeszcze podjechali, tam jest jeszcze jakaś stacja? Aha, a już mostem jechaliście, jak kumam? Poczekaj, bo wy jechaliście, no bo jesteśmy nad Wisłą, na moście takim sobie, super zajebistym. Wy jesteście na autostradzie? Aha, dobra, to ten, dobra, no to... Tak, dworzec główny w centrum miasta. No, dobra, na razie. Nie jest... Nie, możesz to zsumować? Taka grupa ludzka, która maszeruje i jest zadowolona. Z czego? No właśnie z tego, że się ślub odbył, a idziemy na wesele, czyli będzie jedzone, tańczone... Ale jak nie, zobacz, i jakie spłytko, jakie łachy widać pod tym pod wodą. Założyć sobie garnek na głowę. Dzień dobry, witamy na Wielkiej Księżej Górze w okolicach Grudziądza. Cytując za klasyczną polską produkcję filmową, chłopaki nie płaczą, bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Co to znaczy, że bunkrów nie ma, skoro wiemy, że bunkry są? Tam jest cała masa bunkrów, po których będziemy się przemieszczali. Tutaj po śladach, które są po trasie, która jest przez kupioną na wejściu do fortu Wielka Księża Góra mapce. I o co chodzi z tymi bunkrami? Jak przygotowywałem się do materiału, okazało się, że została mi zwrócona uwaga na forum, żeby nie używać słowa bunkier w Polsce. Bunkier nigdy. Mamy używać słowa schron. Dlaczego? O co chodzi? Skąd ten fetysz słowny? Jak się okazuje, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Polacy zaczęli budować umocnienia żelbetowe, jednak robiono i w tej literaturze fachowej oraz we wszystkich planach przez całe dwudziestolecie międzywojenne nie uświadczymy słowa bunkier, uświadczymy słowo schron. Były używane słowa schrony. Dlaczego to określenie nie weszło do kultury popularnej i my dalej, myśląc o schronach, myślimy po prostu o bunkrach? Dlaczego to tak się stało? Na pewno przeskręć zapewnienia tajemnicy wojskowej. Tajemnicy wojskowej, ponieważ wiadomo, że jak takie umocnienia budowano, to się nie chwalono tym. W związku z tym, jak Polacy nie wiedzieli, że coś takiego się buduje, to nie było potrzeby tego nazywania. W związku z tym, co nastąpiło dalej? Dalej wybuchła II wojna światowa i Niemcy zaczęli się chwalić, że zdobywają kolejne polskie umocnienia, czyli bunkry. Używali swojego słowa, z niemieckiego bunkier, no to Polacy wtedy dowiedzieli się, że w Polsce istniało coś takiego jak bunkry, skoro już wiadomo było, że było to budowane, była potrzeba nazwania, nazwa przyjęła się po prostu z określeń niemieckich. Jednak żeby nie być zbytnio fetyszystą słownym, tam ktoś zadał zapytanie do poradni językowej z tym bunkrem, o co chodzi z tym bunkrem. Jak się okazało, nie jest tak źle. Słowo bunkier ma pochodzenie szkockie, jak się oryginalnie okazuje, oznaczało wał ziemny. Następnie zostało zaadoptowane przez Anglików język angielski, tam w formie ziemianki i dalej słowo zostało zapożyczane do kolejnych języków. Więc nie jest tak źle, nie jest tak niemiecko, jak mogłoby się wydawać. Gdzie się teraz znajdujemy? No, głośno! Jak wspomniałem, znajdujemy się na Wielkiej Księżej Górze niedaleko Grudziądza. Wielka Księża Góra i Mała Księża Góra są wzniesieniami nieopodal Grudziądza. Jest to punkt kluczowy dla obronności tego miasta, więc pomimo, że sam Grudziądz ma swoją cytadelę w mieście, te wzgórza też musiały zostać ufortyfikowane, ponieważ kto panuje nad tymi wzgórzami, tak naprawdę ma pierwszeństwo w prawie do bombardowania miasta. Znajdujemy się w roku 1889, rozpoczyna się budowa fortu na Wielkiej Księżej Górze. Już dwa lata później powstają dwa pierwsze schrony. Przykład takiego schronu mamy tutaj za nami. Jest to schron piechoty na 108 żołnierzy. Jak widać, schron był budowany oczywiście tutaj przez Armię Pruską, bo takie były czasy, taka państwowość.
Więc klasyczna ceglana konstrukcja, to jest koniec wieku XIX. My już mamy praktycznie zmierzch zabudowy fortecznej klasycznej, więc możemy się jeszcze cieszyć, że takie w miarę coś nowego zdążyli nam zbudować. To, co tutaj widzimy, to są właśnie, jak wspomniałem, schrony piechoty. U góry ten parapet, ten ceglany kołnierz, tak naprawdę tam to już nie jest część zabudowy samego schronu, to jest okap, który służy temu, żeby ziemia, która znajduje się na stropie tego schronu, się nie osypywała. Mało tego jeszcze nad tym okapem i na ziemi znajduje się betonowy płaszcz ochronny celem poprawienia całości tej ochrony. Przejdźmy do środka, gdzie nic nie będzie widać, bo jest ciemno. Będę mógł świecić. Chodź, poświecisz. To idź pierwszy. Znajdujemy się w środku schronu, jak widać. Warunki koszarowe nie są fajne. Światło, jeżeli jest otwarte, drzwi są, to podpada tylko z jednej strony. Tutaj widać haki, do których się doczepiało miejsca do spania. Przez całą długość schronu mamy tutaj takie przejścia. Jak widać, są one nieprzyzwoicie wąskie, ale to tylko poprawiało wytrzymałość schronu w przypadku bombardowania. Możemy przejść cały ten schron na wylot. Uwaga, właśnie uwaga, właśnie potrąciłem. Trzeba patrzeć pod bąki. Coś widać? Mhm. I dokąd doszliśmy? Sobie na twarz. I dokąd doszliśmy, udając się na koniec schronu. Znalazłem kibelek. Tutaj jest pozostałość, całe szczęście, bo nie działają sobie już w kibelku, chyba. Więc takie komfortowe warunki. Poczekaj, czy to na szeroko się dałoby się wmieścić? Jest przytulnie. No, widzę się tu. Miała być latryna, ale może... Tak, dobra, chodźmy do wejścia, pokażemy, gdzie jesteśmy i udamy się dalej. Świeci pod nogi. Au. No właśnie, ja się w ławkę walnęłam. Przy wykupywaniu biletu na zwiedzanie warto zobaczyć, że za 2 jedyne złote, to jest informacja dla Januszy, ile taki wypad musi kosztować. Wejście normalne 12 zł, indywidualne, ulgowe 8 zł i wyszło na to, że dzieci chyba są za darmo? Do 7 roku życia, czy tam 8. Tak, i do 7 roku życia, jeżeli macie takie dziecko, które się opłaca, tak jak tutaj, właśnie to wchodzimy za darmo, więc można wyrazić dzieci do lat 7 i nie dokładając dać do interesów. Mapka pokazuje nam tutaj przeszło 20 obiektów, którymi się zapoznamy. My znajdujemy się tutaj przy obiekcie oznaczonym literką D i udamy się tutaj do takich niepozornych konstrukcji fortecznych, tym razem nie z cegły, a z betonu, i powiemy sobie bliżej, co to takiego oryginalnego jest. Ja pierwszy raz w życiu tego typu umocnienie i działo widziałem. Więc idziemy tam, do tego krzywego schronu, który schronem nie jest, i krótka historia, na co patrzymy. Dobra. Kamera, akcja, ujęcie, kształt. Teraz znajdujemy się w czymś oryginalnym, ja tego nigdy wcześniej nie widziałem. Jest to betonowe stanowisko dla przewoźnych wieżyczek, tak naprawdę dla kopuł Grusona. Kopuła Grusona to jest coś takiego oryginalnego, jak tutaj widać. Na wozie koniami transportowana jest metalowa kopuła z armatą 53 mm. Dzięki temu jest przenośna, ma mega dużą szybkostrzelność, tam chyba było 50 strzałów na minutę, coś takiego. I w każdym razie jak ją się lokuje. Chodźmy tutaj zobaczyć. Platforma z kopułą Grusona podjeżdżała pod przygotowane betonowe stanowisko. Następnie zaczepiano liny i przewlekano je przez te metalowe obręcze,
Żołnierz zastali, ciągnęli, kopuła wjeżdżała na stanowisko. Tutaj na żywo widać, na filmie nie wiem, czy będzie widać, że całe stanowisko jest krzywe, jest pochylone. Nie jest to wypadek przy pracy, ponieważ jak wejdziemy tutaj, a wchodzimy, widać, że lecimy do przodu. Wszystko jest pochylone do przodu. Ten parapet również tego stanowiska jest pochylony do przodu. Dlaczego? Dlatego, żeby można było strzelać przy uniesieniu działa ujemnym poniżej 0 stopni, bezpośrednio w podejście do twierdzy. Dalej za drzewami, ja widzę, to nie będzie widać, właśnie widać zabudowania Torunia. Widać zabudowania Gruziądza, więc widać, że kto panował nad tym wzgórzem, to tak naprawdę panował nad całym miastem, jeżeli idzie o militarne zastosowania. Dwukomorowa wartownia, żel, betonowa, z fasadą rustykowaną, ale wyrazy. Ja byłem średnio przygotowany, zjedzamy trochę razem, bo ja byłem średnio przygotowany, wiedziałem coś na wstępie, nie chciałem sobie odbierać przyjemności eksploracji czegoś nowego, więc nie do końca wiem, co znajduje się na miejscu, ponieważ też chcę mieć z tego coś nowego, więc nie przygotowałem się tak, że idziemy od punktu do punktu i ja już wiem, na co patrzymy, żeby... Poznajemy. Żeby poznawać. Wchodzimy do środka wtedy. Ale to jest jeszcze pruska szkoła budownictwa, pomimo że budynek jest czysto użytkowy, to chciało mi się nadać, żeby to jakoś było ładnie. Mamy, zobacz, i baranek, i takie ładne wzorki. Mieli rozmach. No, mieli rozmach. O co chodzi, że to jest góra? Mówiąc o tym, że jesteśmy na górze, tutaj doskonale widać, że jesteśmy na górze i to miejsce, właśnie jeżeli ktoś postawił tu armatę, to rządził miastem. W oddali widzimy zabudowania Gruziądza i faktycznie jak się tutaj stoi, to chciałby się to zbombardować. Zoomowałaś? A mi się ręka trzęsie. O. Trzymaj to za ręką. Nie! Przed nami coś nowego. Była cegła, był kamień rustyfikowany, tak to się nazywało? Coś tam z rustykalnym. No. Tak, i mamy chomski beton. Coś, co znamy, coś, co kochamy. Zobaczymy, co to jest. Ja nie wiem. Schron sanitarny, jak mówi tabliczka. I belkiem. Z prysznicem. To nie takie spa. Schron przeznaczony dla rannych i chorych żołnierzy. Mówię, że spa. Masywna żelbetowa konstruktura ścian i brak jakichkolwiek odzów zapowiadały nowe trendy w budowie fortyfikacji. To jest fajne, zwiedzanie przy końcu świata. Absolutny brak ludzi. Nie no, kurde, jest to co? No i bardzo dobrze. Nikogo jeszcze nie spotkaliśmy, znaczy... oprócz pana, który sprzedawał nam bilety. A też był w szoku. Tak, ucieszył się. Tak widać było, że dopiero się zaczął uruchamiać, jak weszliśmy. Gleba. A to jest samo życie. Znaleźliśmy pomieszczenie z kibelkami. Mój tata jest królem sedesów. To wysoko położona poprzeczka. Życia nie oszukasz. Samolot bombowy. Na lot. To jest na lot. Na stronę. Właśnie, to w drugą stronę powinniśmy. Zbliżamy się do kulminacji naszej wycieczki. Jak głosi tablica, jesteśmy w najwyższym punkcie fortu. Schron piechoty. Znajdujemy się tutaj. Tunelem przejdziemy 150 metrów do jednego z niżej położonych schronów. Więc będzie ciemno, będzie strasznie, będzie fajnie. Kierunek do tunelu. Przejdziemy cały ten schron wewnątrz po długości i udamy się podziemnym tunelem. Idziemy. Wydaje mi się, że jakieś schody.
Rodzinne zwiedzanie w czasie pandemii. Lato, lato, lato wszędzie. Wszyscy mają ten zawiązane sznurowadła? Tak. To najpierw kwestia zgłasza, to jest istotne. A ma buty na rzepy. Tam spodzi? Yep. Ale można ten, wiesz co, możemy z tym buskiem z tego, no. Damy radę. Damy radę. To weźmy ręka, ja to zrobię. Złusza tutaj nawet będzie można rozłożyć. Ale klimat, to mi się podoba. Pięknie. Zobacz. Aha, a czekaj jeszcze sobie. A, tu są schody. Wyjdź do ciebie, Mateusz, pomóc się z wózkiem? Nie, dam radę, pierwszy, bardzo fajnie. No, a zobacz, tu ja się ukrywam. Dobrze. I co możemy teraz? I tak, widać Monika? Twarz tam? Widać. Widać? A teraz co będziemy zrobimy? Tak, że nic nie będzie widać. Tak lepiej? Chodźcie coś zobaczyć! Nie, już jesteście na miejscu. Już końcóweczka. Ja cały czas mogę zaproponować płot. Do tunelu można wchodzić, no, nawet z noskiem. Tak, tak samego nic trudnego. Atrakcja w sam raz dla matek z dziećmi. Zapraszamy. A teraz wyłączymy się. No to zaraz, zaraz pokażemy. Ja jeszcze nie tata przyjdzie. Poczekajcie. O, i teraz zrobimy super ciemno. Czekajcie, tylko no. Zwinę wózek. Już możesz. Ale nie mogę włączyć. Miałeś można. Ej, przyświeć mi ktoś tak na chwilę. Wejdźmy za przełom. Wiesz, ktoś mi łapie za nogę. Idziemy. No to już po co to robisz? Pięknie. Spokojnie. Tata. Teraz wyłączyć latarkę. Tak, i teraz robimy coś strasznego. Nie. O, bremek nie ma. To co się rusza, jak się spojrzy, to tak widać jak cienie. Takie złudzenie jakieś optyczne, widzicie? Aha, chyba tam już widać koniec. Tam fosforyzuje coś. Ale jak szybko, jak się patrzy, jak szybko się perspektywa traci, nie? To co? Ale super. Dobra, Jasiu, włącz latarkę. Kamera zbiera jakieś światło? Teraz już tak. Musimy na jakimś forum bobowity napisać o atrakcjach dla dzieci. Ale wieje tutaj. No jest super. I jest wysoko. Już jesteśmy w klawierki. Ja ciągle pod górę. A wracasz tam? Bibi! O! Końca nie widać. Przyszliśmy tunelem. No. O, super! Jak krótko. Myślałem, że jest już. Dasz coś tam? O, teraz będzie dobrze widać. Kupła baterii Haubic 150 mm.
Co warto wiedzieć, to cały fort na Wielkiej Księżej Górze jest prowadzony przez pasjonatów i tutaj ten duch i ta energia miejsca naprawdę się udziela. Jest fantastyczne miejsce. Zejdą się. Kupiliśmy na noc muzeów, a tutaj już znoszą restrykcje, mamy wszystko takie pakowane, cudowane. No, bo takie miało być, nie? Super. Ciemny Radler. To krótka przerwa na szybkie nawodnienie. Pierwszy raz po pół roku, nie? Wycieczka. Ojka. Raz my się uśmiechamy. Tak, a ja robię artystycznego przebitkę. Czekaj, dobra. No. Okej, okay, no to teraz się uśmiechajcie. Może nie, bez języka. Ja, Rebek. Częściej powiesz bez języka, tym właśnie częściej będzie ten język. Co znajduje się za nami? Można by powiedzieć, że płot, ale to będzie nieprawidłowa definicja. Oglądamy oryginalną kratę forteczną. Była to konstrukcja, która była pierwszą linią antydostępową obrony fortu przed dostaniem się do jego wewnętrznej części. Może wyglądać ażurowo i delikatnie, jednak to było bardzo skuteczne. Oprócz tego i kraty fortecznej, 20 do 30 metrów w tamtą stronę, znajdowały się zasieki pionowe, postawione, zaostrzone druty, nazwane potykaczami, więc potencjalni atakujący musieli się przedostać przez te zasieki, dostać się pod tą kratę, założyć ładunki, oddalić się i ją wysadzić. Jednak było to utrudnione ze względu na to, że ten obszar pod ziemi znajdował się w zasięgu działania artylerii. W związku z tym ta krata, pomimo że wygląda ażurowo i prosto, była bardzo skuteczna. Na jasności tutaj nie było potrzeby nigdy bojowo, ten obiekt nie brał udziału właśnie w jakiejś inwazji, walkach, ale zamysł był konkretny. Więc jak widzimy, od zwykłego płotu taka krata ma w taką stronę klauce skierowane, nie żeby gołębie nie siadały, tylko żeby ludziom nie udawało się przez to przejść, żeby się dziurawili podczas próby przejścia. Więc to jest zewnętrzna część fortu. Z tyłu mamy bramę wejściową albo wyjściową, w zależności od relacji. I idziemy dalej. Fort w Grudziądzu na Wielkiej Księżej Góry opuściliśmy. Kapitalne miejsce, polecane, naprawdę rewelacja była. Jest jeszcze młoda godzina, mamy trzecią, spędziliśmy tam w sumie 4 godziny praktycznie, prawie. Grudziądz jest naprawdę czadowy. Dla mnie to miasto było totalnie nieznane. Okazuje się, że jest fantastyczny, więc nie wracamy jeszcze do domu. Idziemy pozwiedzać Grudziądz, bo mamy jeszcze 6 godzin światła. Ogród Różany w Grudziądzu, w Parku Grudziąckim, powstał w 1914 roku wedle pierwotnego zamysłu. Jesteśmy jeszcze przed sezonem, tych róż nie ma, ale widać, jak to fajnie jest pomyślane. Bardzo fajne, energetyczne miejsce w Parku Miejskim w Grudziądzu. Weź tutaj najazd, ładnie zrób, pokaż. Ach, zrobię najazd. Grudziądz nie tylko fortem żyje, warto tutaj przyjechać i zobaczyć tkankę miejską, my udajemy się dalej. Lokalny bohater. Grudziądz jest najmniejszym polskim miastem, które ma samodzielną sieć tramwajową. Odcinek toru głównego wynosi tutaj 9 km. Tramwaje liczymy na to, że będą zabytkowe, 50-letnie, takie jak tam Duwag GT8, który sobie jedzie.
Więc jest najmniejszym polskim miastem posiadającym sieć tramwajową i jednym z pięciu o rozstawie szyn 1000 mm. Zrobimy sobie selfie. O, małe selfie, rynek centralny w Grudziądzu. Obracamy się. Jak myślisz, czy 2 godziny spędzone w tym mieście? O, ja to było tylko, a to było niecały rok temu. Kosmos. Możemy się pochwalić naszymi nowymi zakupami pandemicznymi. O, tak. Fort Grudziądz zapewnił nam tutaj takie taktyczne, pandemiczne ubranko. Teraz możemy iść ładnie sobie po mieście między innych ludzi i wzbudzać dziwne spojrzenia. No dzisiaj już tak. Dzisiaj już tak. O! Grudziądz, stare miasto. Znajdujemy się przy głównej bramie wjazdowej do średniowiecznego Grudziądza na Stare Miasto. Brama wodna. Dzisiaj nazywa się też to biegnie ulica wodna. Tak, wodna? Tak jest, wodna. Tutaj udamy się na przepiękne Włonia Nadwiślańskie i tam się udamy do wieży Klimek po starym krzyżackim zamku. Prawa miejskie zostały osadzone tu na lokacji według prawa chełmińskiego. Prawa miejskie nadano w 1291 roku, więc XIII wiek. I taka właśnie architektura w centrum na Starego Miasta tutaj dominuje, średniowieczna. Jest naprawdę fantastycznie i bardzo ładnie. Ale Wisła jest zburzona, więc zobacz jak... Będzie to słychać pewnie na nagraniu, że nie wkłamiemy, że wieje. Błonia! Błonia czy błonie? Błonie. A jak jest jedno błonie, czy dwa błonia? Nie wiem. Błonia Nadwiślańskie, zaryzykuję. Błonia Nadwiślańskie prowadzona wzdłuż murów obronnych miasta. I będziemy kończyli, bo trochę wieje i nic nie będzie słychać. Chodź, masz. No, przywołaliśmy psa, który jest 500 metrów. Ewidentnie jest nasz. Ojej, właściciel, chodźmy sobie, bo przypał jest, nie? Pobiegamy. Nie słyszał. A, no. To są wyjaśnienia, na wieżę Klimek chyba nie wejdziemy, bo z powodu końca świata jest zamknięta. Idziemy spróbować z drugiej strony, a jak nie, to idziemy dalej na dzieło rogowe, dalej oglądać bunkry.
Grudziądz zaskakuje widokami. Idziemy sobie już któryś kilometr taką ładną ścieżką. I wszystkim się podoba. Kanał jest przyjazny dzieciom. Znalazłem tutaj jakieś dzieci. Cześć dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się, pomachajcie wszystkim. I co? Idziemy się szlakiem udać dalej, dalej, dalej tam. Dalej tam do tego całego dzieła rogowego. Na wieżę Klimek nie udało się wejść, ponieważ w okresie pandemii się okazało, że wszystko jest odblokowane, ale wieża została zablokowana i dalej zamknięta, więc gnamy dalej. Gnamy dalej i wychowujemy nowe pokolenie ludzi szlaku. Starsze pokolenie ludzi szlaku, dla nich jest już za późno, ale w młodzieży przyszłość. Coś dla panów urbexu. Idąc tym szlakiem tutaj czerwonym nadwiślańskim, znalazłem, jak się okazało w goglach, cesarskie koszary 175 regimentu. Sprawa jest ewidentnie opuszczona, więc gdyby nie to, że jesteśmy tu rodzinnie, grupowo, tłumnie, to ja nie wiem, czy bym się nie zdecydował na znalezienie wejścia gdzieś tam. Dobra, wracam do gromady. No ale faktycznie... No jesteśmy tak wysoko w Grudziądzu, że pomimo braku wejścia na wieżę Klimek doszliśmy szlakiem czerwonym tak wysoko, że widzimy oddalone o 30 km stąd Chełmno. Chełmno jest 30 km stąd, a my widzimy zabudowania. Doskonała widoczność, super wysokość. Zobaczcie, jaki nieziemski widok. O, żeby nie było, znów jesteśmy na szlaku, szlak czerwony. Kilometr w nogach. Jesteśmy w naszej trzeciej, ostatniej zaplanowanym module zwiedzania. Tak zwane dzieło rogowe. Fascynująca rzecz. Wrażenie jest, jakbyśmy byli w firmie Tomb Raider. I ruiny starożytnego miasta wychodzą z lasu. Dobra, czym jest dzieło rogowe? Dzieło rogowe było takim obszarem zbudowanym przed główną fortecą, twierdzą w Grudziądzu. Miało na celu przeniesienie głównej inwazji na mury tej fortecy na przedpola. I dlatego tutaj pobudowano dużą infrastrukturę, która teraz zarasta, powoli zabierana przez przyrodę. Jest zniszczona, część tych rzeczy została wysadzona po wojnie, odzyskiwano też cegłę. Więc ten. A tu ja sobie powiedziałem, to są, wiesz, myk. Część murów została zniszczona przez wojnę, część murów została wysadzona po wojnie, żeby odzyskać cegłę do odbudowy stolicy. Tutaj cegła stąd też prawdopodobnie jechała do Warszawy. Więc zobaczcie, jak to niesamowicie wygląda, taki zapomniany fort przed fortem. Dzieło rogowe właśnie. Śmieszna nazwa, tu będę powtarzał, bo ona jakoś tak w ogóle nie brzmi. Może tam, Jasiu, uważaj tam. To będzie prawdopodobnie ostatnie też wejście, ponieważ jest późno. My musimy jeszcze wrócić do samochodu, które mamy oddalone o jakieś 12 km. Ściemnia się i będziemy za chwilę walczyli z czasem, więc jeszcze tylko tutaj pokażemy. A dobra, zobaczcie, tutaj mamy kamień. O, mur jest zbudowany z kamienia po tej stronie. Po tej stronie mamy mur zbudowany z cegły. Dlaczego dwa różne materiały budowlane? Początkowo budowano z kamienia, ponieważ okazuje się, że jeżeli przychodziła tu artyleria i biła w te mury, to kamień jest twardszy niż cegła. Minusem było to, że gdy kula w kamień uderzała, to nie tracąc dużo energii, odbijała się i leciała gdzie indziej, często w jakiegoś żołnierza rykoszetem. Więc tani kamień też był tańszy, więc niestety musiano się zdecydować, zbudować mury z droższej cegły i ta cegła lepiej absorbowała po prostu siłę wybuchającego pocisku.
Więc idziemy sobie zobaczyć, bo nie jestem oczytany, dla mnie to też miała być wycieczka niespodzianka, więc za dużo o tym nie wiem. Idę zobaczyć, czy tam są jakieś drzwi, jakiś otwór, jakieś wejście, zobaczymy, co w tym wejściu jest. Ale jak żyję pierwszy raz w Polsce, widzę tego rodzaju system fortyfikacji, zachowany w tak specyficznym stylu. To wygląda, jak ktoś by postanowił zbudować góry w niegórzystym terenie. Idziesz? Ożesz, kurczę. Co? Daleko, tam jest jakiś tunel. Ożesz, i tam też jest tunel. No, wygląda kosmicznie. I jako, że nie zapłaciliśmy za wstęp, to nie jestem taki przekonany mocno. No, ale co tam? O tam. No to mam nowe emocje. Już tak dawno się tak nie czułem, troszkę niepewnie. No ci powiem, że masz kurcze jaja, młody. Jestem. No, to gramol się. Wychodzimy stąd. No. Wrażenie fajne, fajne. Coś świeżego, aż mi się skończyło gadane, bo emocje przyszły. Czyli wzdłuż tego całego wału są pomieszczenia, którymi można przejść wzdłuż całego długości muru. Akcja! Można? Mhm. Jako, że pracujemy nad zakończeniami filmów, no to wypadałoby się znowu wziąć pożegnać. Wiem, że był materiał trochę rwany, bo nie jestem sam, jest nas tutaj grupa duża osób, więc troszkę się oprowadzałem, animowałem. Mam towarzystwo, prawda? Tak! Ale zobaczyliśmy dużo. Przede wszystkim nie podejrzewałem, że zrobię całą trasę z nimi, gdzie byśmy sami byli, to byśmy sobie takie dystanse mogli robić. Młodzież pisała się bardzo dobrze, nie ma rudziwa, 12 km w nogach. A trzeba jeszcze wrócić i udało się zahaczyć wszystkie trzy punkty, czyli zobaczyliśmy najfajniejszą atrakcję dzisiaj, czyli Wielka Krzyża Góra, zobaczyliśmy Park Miejski w Grudziądzu, zobaczyliśmy Centrum Grudziądza, Stare Miasto i powiem wam, i teraz właśnie tutaj jeszcze doszliśmy na tą twierdzę rogową i jeszcze Błonia Starego Miasta, czy Błonie Starego Miasta, wzdłuż murów obronnych przy Wiśle. Więc miasto wydaje mi się, że jest odrobinę za słabo znane pod kątem potencjału, jaki reprezentuje. Gniezno każdy zna, byliśmy w Gnieździe w zeszłym roku i się okazało, że można samym szlakiem turystycznym po kamienicach i kościołach chodzić i było fantastycznie. A tutaj mamy zmiany klimatu, zmiany terenu, zmiany rodzaju zabytków. I bardzo jest plastycznie, weszliśmy na taką górę właśnie, że z jednej strony było widać miejscowość Nowe na północ od Grudziądza, z drugiej strony miejscowość Chełmno, ponieważ i właśnie to Chełmno, na bazie którego ten Grudziądz jest tutaj na prawie chełmińskim zbudowany, a Chełmno leży przeszło 30 km dalej. Więc dziękujemy za uwagę. Wiem, że było chaotycznie, ale czasami takie materiały też na spontanie są fajne. Do zobaczenia.